Bez tajemnic, podcast, sezon trzeci. Dymitr Błaszczyk, zapraszam. Maja, autorka książek, aktywistka, feministka. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Cześć Maju. Cieszę się, że jesteś, cieszę się, że przyjechałaś do nas, bo dzisiaj będziemy rozmawiali na temat feminizmu, na temat Twojej osoby. W świecie medialnym, a jest tego rzeczywiście trochę, ale zanim przejdziemy do świata mediów, to bardzo bym poprosił ciebie o to, abyś się przedstawiła. Kim tak naprawdę jesteś? Bo czytając twój profil na Instagramie, jest tam bardzo dużo sformułowań. Z którym się z nich najbardziej utożsamiasz? Nawet nie pamiętam, co napisałam na Instagramie, więc pierwsze, co mi przyszło do głowy w tej chwili, mhm. to było córka. Co jest Córka? zadziwiające, bo nigdy w ten sposób się nie identyfikowałam. Ale myślę, że to jest ostatnio dla mnie bardzo ważne rodzina i te więzi, które między nami powstają dzięki temu wychowaniu. Ale w ogóle też praca opiekuńcza, praca reprodukcyjna to jest podstawa tak naprawdę mojej feministycznej drogi i feministycznego myślenia. Więc mhm. myślę, że mówiąc, że jestem córką, oddaję też wielki hołd mojej mamie, która mnie wychowała i którą bardzo kocham. No to bardzo ładne, niewątpliwie. I tacie oczywiście także. No, no, tak. Bez tacy też by to tutaj nie było. <noise> tak, tak, także tak, 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 jest cudowne. O właśnie. Yy, większy wpływ na wychowanie mają kobiety czy mężczyźni? Zależnie Zależy. na to, że powiedziałaś na początku o mamie, a później o tacie. Tak, w każdej sytuacji jest inaczej. Ja dlatego mówiłam o mamie, bo zostałam przedstawiona jako feministka, a praca reprodukcyjna, taka opiekuńcza, ona przede wszystkim jest przerzucana na kobiety w mhm. polskim społeczeństwie, ale w ogóle w tym takim zachodnim również, czy w wielu częściach świata. W związku z tym, dlatego też w ten sposób do tego nawiązałam, ale są różne rodziny. Statystyki wskazują na to, że trzy czwarte prac domowych jednak są. Przerzucane na kobiety. To są także prace opiekuńcze, którymi na przykład powinno państwo się zajmować, ale państwo często przerzuca je na barki kobiet, przez co one po prostu są obciążane tego typu pracą No i mają znacznie więcej obowiązków, a jest to praca nieodpłatna. Tak naprawdę mam takie poczucie, że źródłem w ogóle wszelkiego feminizmu jest właśnie podział pracy podział pracy na te. Odpłatną i podział pracy na tę nieodpłatną. No oczywiście, ale gdybyś miała powiedzieć najbardziej szczerze, kto, czy mężczyzna, czy kobieta, ma większy wpływ na wychowanie swojego dziecka? W każdej rodzinie jest inaczej. Nie, nie, nie da się tego powiedzieć tak osobowo, jednostkowo. Nie, nie, da się te... nie, nie da się tego powiedzieć, ponieważ są rodziny z samodzielnymi ojcami, są no, rodziny z samodzielnymi matkami, są rodziny z babcią i matką, które wychowują razem, są rodziny z dziadkiem i tatą, które wychowują razem. Jest naprawdę tak duża e, konstelacja i różnorodność, że tutaj nie, nie da się tego stwierdzić. Możemy A w twojej powiedzieć... rodzinie? Mm, byłam wychowywana przez obydwoje e, rodziców. Aha. W pewnym momencie mama trochę więcej mnie wychowywała, ale byłam wychowywana i przez mamę i przez tatę, i bardzo jestem im za to wdzięczna. No tak. Powiedz mi, Maju, bo tak e, mimowolnie przeszliśmy do tego tematu feminizmu. Gdzie tak naprawdę zaczyna się feminizm, a gdzie się kończy feminizm? Na wniesieniu lodówki na czarno. No na przykład, jędro. bo ja znam te wszystkie powiedzenia, którzy, <noise> które pojawiają się w mediach, i niektórzy mocniejsi przeciwnicy tego ruchu społecznego, właśnie mówią o tym wniesieniu lodówki, pralki na tam piąte, trzecie piętro nieistotne to jest, ale gdzie się zaczyna, a gdzie się kończy? W tym samym punkcie. Zaczyna się i kończy się na szacunku do drugiego człowieka, niezależnie od płci, ponieważ feminizm pokazuje, że Kobiety pod wieloma względami w tym społeczeństwie mają trudniej, ale mężczyźni. Także i to także wynika z tego systemu, który nazywamy patriarchatem, czy kulturą patriarchalną, różnie y, można o tym mówić, y, ale kobiety ze względu na swoją pozycję, ze względu na to, że właśnie przerzucana jest na nich ta nieodpłatna praca y, domowa, opiekuńcza, reprodukcyjna, y, przez to, że te sfeminizowane zawody, właśnie tak zwane opiekuńcze, czy związane z opiekuńczością nauczycielki, y, opiekunki osób z niepełnosprawnościami, opiekunki w przedszkolach, w żłobkach, zarabiają mniej. Przez to pozycja kobiet na przykład na rynku jest znacznie gorsza. No ale także przez to, że wymaga się od y, mężczyzn ciągłej gotowości do pracy, do bycia produktywnym, y, mamy mnóstwo konsekwencji, które uderzają bezpośrednio w mężczyzn. Y, taką konsekwencją jest na przykład, y, no siedem razy częściej mężczyźni odbierają sobie życie, popełniają mhm. samobójstwo. I częścią z tych powodów jest właśnie presja, która jest na nich narzucana, czy to, że nie pozwala im się mówić o swoich emocjach, korzystać ze wsparcia psychoterapeutycznego, czy w ogóle jest to jakieś obarczone wstydem i tabu. To, że na emeryturę mogą pójść później i dłużej, przez to muszą pracować, to jest także nierówne, niesprawiedliwe. Ja uważam, że wiek emerytalny powinien być równy. To, że jest obowiązkowa służba wojskowa, to jest w ogóle coś dla mnie wstrząsającego, że w XXI wieku wciąż możemy myśleć o tym, że może. Możemy ze względu na płeć wysłać jakąś część ludzi na pewną śmierć, czy półpewną śmierć, tylko dlatego, że politykom się tak zachciało. To wszystko są elementy, które także są częścią tego systemu patriarchalnego, o którym mówimy, kiedy mówimy o dyskryminacji ze względu na płeć, które uderzają także w mężczyzn. Oczywiście, ale nie uważasz, że pewne czynności, pewne prace są bardziej przystosowane pod jakąś z płci? Mm, ne. Yeah. Uważam, że tych czynników jest tak wiele, że bardzo trudno byłoby wskazać, że jedna płeć jest predestynowana, nadaje się bardziej do jakiejś czynności niż innej. Na przykład... Ale chcesz przez to powiedzieć, że osoby, które, znaczy osoby, że mężczyźni, którzy wykonują pracę fizyczną, załóżmy na budowie, również kobiety mogłyby wykonywać tę samą pracę z taką samą efektywnością? Oczywiście, jeśli mają podobną wagę, jeśli mają podobną siłę, wzrost, to bardzo możliwe, że mogłyby wykonywać tę pracę z podobną efektywnością. Co więcej, jest bardzo wielu mężczyzn, którzy. Nie mogliby jej wykonywać z taką samą oczywiście, jak osoby, które są po prostu wyższe. Jasne, e, tylko że mówimy o medianie. No mediana jednak i wzrostu i wagi jest zdecydowanie wyższa wśród mężczyzn niż wśród kobiet. Tak, dlatego właśnie mówię o tym, że tutaj czynników jest bardzo wiele i że kiedy bierzemy pod uwagę właśnie tego typu kwestie, to warto by zwrócić też uwagę na siłę, na wzrost, na wagę danej osoby, ponieważ no, są kobiety, które są silniejsze, więcej ważą, wyższe od części mężczyzn no i oczywiście na odwrót, oczywiście dane czy, czy jakaś taka statystyka wskazuje na to, że no, mężczyźni częściej są wyżsi, no, no silniejsi. Właśnie. Ale to nie oznacza, że wszyscy mężczyźni, czy nawet, że większość mężczyzn nadaje się do prac, które są bardzo wymagające fizycznie, ponieważ może się po prostu okazać, że to nie jest praca dla nich. I nie dlatego, że są niemęscy, bo niestety <laughs> wtedy mogą usłyszeć tego typu zarzuty. <laughs> tylko oczywiście. dlatego, że nie nadają się do tej pracy ze względu na swoją siłę, na moc i wzrost. Tak, no to z tym kompletnie nie polemizuję, tylko bardziej mi chodzi o to, że no są jednak moim zdaniem zawody, które mężczyźni zdecydowanie lepiej wykonują, bo po prostu są mężczyznami, i są zawody, które kobiety lepiej wykonują, bo są kobietami. Uważam, że takim dosyć klarownym i jasnym przykładem będzie choćby przedszkolanka. Uważam, że kobieta ma zdecydowanie lepszy stosunek emocjonalny do dziecka, aniżeli mężczyzna, który w tym czasie mógłby pracować choćby na wspomnianej budowie. No jednak tutaj. Wydaje mi się, że to są argumenty, z którymi rzadko kiedy można polemizować. To ja jak najbardziej polemizuję z tymi argumentami. Uważam, że tego typu twierdzenia mogą być krzywdzące dla mężczyzn, którzy świetnie zajmują się dziećmi i którzy naprawdę w roli opiekuna będą znacznie lepiej się sprawdzać niż większość kobiet, bo po prostu na przykład mają empatię lepiej rozwiniętą, bo są bardziej wrażliwi, bo wiedzą, w jaki sposób postępować z dziećmi. Mhm. No i takie stwierdzenie, że mężczyźni lepiej się w tym odnajdują czy gorzej się w tym odnajdują, Odnajdują niż kobiety, one po prostu mogą być naprawdę bardzo krzywdzące wobec mężczyzn, którzy chcą taką pracę podjąć, ale kiedy ją podejmują, to słyszą, że są niemęscy albo że to odbiera, uwłacza ich męskości, co jest absolutnym mitem. Co więcej, w pracach fizycznych kobiety także, które właśnie są silniejsze, które więcej na przykład mogą nosić, mogą się lepiej, lepiej sprawdzać. Jak dla mnie też te wyznaczniki, które wskazują na to, że mężczyźni mogą jakąś tam pulę nosić, kobiety mniejszą, one też są bardzo redukujące do właściwie wyłącznie płci. Kiedy tak naprawdę na to, ile możemy nosić, wpływa wiele innych czynników. To jest na przykład pełnosprawność, niepełnosprawność, to jest siła, to jest waga, to jest wzrost. Bardzo dużo różnych kwestii, wiek, które zupełnie nie są brane pod uwagę, ponieważ sprowadza się ludzi wyłącznie do płci. I jak dla mnie, sprowadzanie, redukowanie ludzi do płci jest po prostu społecznie nieuczciwe, ponieważ mamy tak dużą różnorodność cech mhm. i także umiejętności, kompetencji, że sprowadzanie tego do płci jest Nieuczciwe, a czasem też krzywdzące wobec osób, które świetnie mogą się sprawdzać mężczyzna jako opiekun w przedszkolu, a, a będzie słyszał jakieś bezsensowne zupełnie argumenty. No, ja tak jak mówię, nie bazuję na wyjątku, na przykładzie, raczej opieram to na generalizacji. I ta generalizacja wcale nie musi być dla nikogo krzywdząca. Czy zatem również polemizowałabyś z tym, że niektóre rasy społeczne. Rasy ludzkości są bardziej przystosowane do pewnych czynności, czy tutaj też nie rozgraniczasz tego zupełnie? W tej kwestii akurat nie jestem ekspertką, są eksperci, natomiast na no samo pojęcie ras chyba jest już naukowo obalane i ono także już jest podawane w wątpliwość, jako mhm. coś, co zostało społecznie skonstruowane jakoś tak dosyć arbitralnie i co w takim w ogóle myśleniu naturalno-biologiczno, jakkolwiek inaczej by to nazwać, nie ma do końca racji bytu. Więc myślę, że tutaj najlepiej skontaktować się z osobami, które zajmują się właśnie na przykład rasizmem, są antyrasistkami i które konkretnie w tej kwestii są w stanie się wypowiedzieć. Tu akurat ja muszę oddać pole tym osobom, też uważam, że najlepiej w danych kwestiach wypowiadają się po pierwsze osoby z danych grup społecznych, których na przykład mhm. doświadczają dyskryminacji, a po drugie no, eksperci. Dobrze. No to tylko tak chciałem na temat teraz poznać twoje zdanie, ale wracajmy dalej do, do feminizmu. Maju, to nie jest trochę tak, że osoby, które mają podobne poglądy do ciebie, trochę walczycie z biologią. Jednak Ziemia ukształtowała nas, ludzi, w ten sposób, a nie inny. Więc po co z tym trochę walczyć? A w jakim sensie? No w takim, że no przecież <gryw> powiedzmy sobie szczerze: no nie da się polemizować z tym, że mężczyzna, jednak, mimo wszystko, będzie miał tej siły, Tężyzny fizycznej więcej niż kobieta. Przecież to są fakty. Ja nie bazuję na przekonaniach, tylko to są fakty. Więc myślę, że tutaj trochę zderzanie tego z biologią, którą mamy już od setek, setek lat, no dla mnie trochę gubi sens istnienia. No to już też właściwie rozwikłaliśmy, że rzeczywiście są to dane. Są to tendencje, o których mówimy. Mhm. Nie jest to coś, co w każdym wypadku się sprawdza i na pewno nie jest to coś, co powinno nam ustalać relacje społeczne, ponieważ zakłada, fetyszyzuje jeden czynnik. A to za każdym razem jest krzywdzące względem wszystkich innych czynników, kiedy jesteśmy sprowadzeni wyłącznie do jednej cechy tożsamości, którą w tej sytuacji jest tożsamość płciowa, czy nawet nawet nie tożsamość, bo rzadko kiedy uwzględnia się tutaj tożsamość, tylko bardziej wygląd, który jest bardziej stereotypowo męski bądź kobiecy. Bo tak naprawdę to, czy uznamy kogoś za mężczyznę bądź kobietę, bardzo często mm, nie wynika z tego, że mamy wiedzę na temat jego, jej genitaliów i słusznie. Nie fajnie by było, gdybyśmy zaczynali swoją znajomość z kimś zagranicznym. <laughs> oglądając sobie no, wzajemnie. Wiesz. Nie, nie fajnie, nie fajnie jednak mimo wszystko. Czy nie zaglądamy do chromosomów tej osoby, mhm. nie patrzymy na czynniki hormonalne na przykład, które także wyznaczają płeć. Często nie pytamy nawet o tożsamość płci, bo po prostu zakładamy na podstawie wyglądu. Więc ta koncepcja płci, ona w ogóle, mam wrażenie, że jest cała do Przegadania, do zastanowienia się właściwie, dlaczego na podstawie wyłącznie wyglądu zewnętrznego, tego co o kimś myślimy, na podstawie ubioru. Przecież, jak mężczyzna założy sukienkę, to nie staje się mniej męski, staje się mężczyzną w sukience. Jakby ubranie też nie ma płci. Dlaczego, dlaczego ta płeć aż tak bardzo nam skostniała, stała się jakimś takim esencjalnym czynnikiem, który decyduje o wszystkim innym. I myślę, że to jest wielka dyskusja, która jest przed nami, która także na przykład może być zupełnie, Rozwalona od środka przez niebinarne koncepcje płci. Bardzo często mówi się o płci już w tym momencie jako spektrum bardziej niż tak. o binarnym konstrukcie, który ma tylko te dwie wykluczające się czy, czy przeciwne, przeciwstawne sobie cechy. No, nawet pierwszym gościem w podcaście bez tajemnic była osoba niebinarna. I pamiętam tę rozmowę bardzo dobrze. Wracając do tego, co powiedziałaś, że. Na temat płci. Moim zdaniem w ogóle dobiegamy trochę do czasów, kiedy to zaczynamy rozmawiać na rzeczy, które kiedyś, a uważam, że kiedyś żyli trochę mądrzejsi ludzie niż teraz, jednak skala naukowców w tamtych czasach była, mam wrażenie, że o wiele lepsza niż tych, których mamy teraz. I to nie jest żadne deprecjonowanie obecnego standardu naukowego, tylko moje wewnętrzne przekonanie. I uważam, że dzisiaj trochę rozmowy pomiędzy osobami sprowadzamy do poziomu, który jakoś dziwnie nie licuje z tym, co się obecnie dzieje. To znaczy, że jednak gadamy na tak proste rzeczy, które kiedyś dla tych ludzi, co cołóżmy 200 lat temu, były czymś normalnym. Czy zatem uważamy, albo uważasz, bardziej skieruje to do siebie to pytanie, czy uważasz, że dzisiaj trochę rozmowa zaczyna być o niczym? W kontekście płci? Czy w kontekście płci? Roz... Nie, nie, absolutnie tak nie uważam. To znaczy uważam, że y, rozmowa prowadzona przez clickbait, y, wzajemne wyzywanie się, jakiś taki rodzaj prywatnego sporu, to oczywiście nie jest rozmowa dobrze prowadzona o płci. Mhm. Ale jeśli chodzi o to, co się dzieje na przykład na uczelniach, w akademii, y, niedawno byłam na konferencji naukowej związanej właśnie z queerowością, z płcią, z koncepcją płci, y, to to jest fascynujące. I to... Rozumiem podejście takie, które zakłada, że kiedyś byli lepsi naukowcy, bo to wszystko mamy już zapoznane. My już, my już bardzo dobrze znamy tych naukowców, uczyliśmy się o nich w szkole, znamy te czasy. Myślę, że za 100 lat zdania będą formułowane. I to nie dlatego, że naukowcy będą gorsi. Dlatego, że po prostu pewne rzeczy my już mamy ustandaryzowane, a to, co się dzieje aktualnie w nauce, jest jeszcze gorące, jest jeszcze takie bardzo elastyczne i płynne. Ale przyznam, że to, co się dzieje wokół koncepcji płci, właśnie w ramach studiów na przykład nad kuirowością, jest fascynujące. To jest tak, jakby wszystkie pojęcia, które dotychczas mieliśmy, zostały nam odebrane i teraz musimy formułować i kształtować świat na nowo. Oczywiście to jest coś, co w ramach akademii, w ramach nauki jest możliwe w ramach bezpiecznych warunków, które tam istnieją w ramach społecznej debaty, jest to o tyle trudniejsze, że no, nie każdy ma takie przygotowanie, nie każdy też ma tyle czasu, żeby to zgłębiać, nie każdy też chce być pozbawiany wszystkich narzędzi, którymi mm -hmm. dotychczas się posługiwał pojęciowych e, i formułować wszystko od nowa, no bo wtedy też komunikacja jest bardzo trudna, ale przyznam, że jak dla mnie, naukowcy obecni, którzy zajmują się właśnie badaniami nad płcią, nad queerowością czy nad genderem, e, no to jest coś, co, co jest niezwykłe. Popełniają błędy i będą milion błędów popełniać, jak każdy naukowiec, jak każdy Osoba, ale, ale takie płynne podejście, właśnie podejście do płci jako do spektrum, pokazywanie też tych wszystkich stereotypów, które z, z, zdołaliśmy się uwikłać i z których tak trudno nam y, często wyjść, y, to wszystko jest naprawdę na wagę złota. I, 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 i czy rozmowa jest niemożliwa? Myślę, że im więcej odrzucimy tego balastu, który ze sobą codziennie nosimy i który sprawia, że często nie jesteśmy w stanie się porozumieć, tym rozmowa będzie lepsza, chociaż nie będzie łatwa. No, a jak miałbym Ciebie zapytać, jaki jest wzór mężczyzny, Maj Staśko, to jaki byłby to? Mój tata, mój brat i mój narzeczony. No to super. To w takim razie jak, jak wygląda twój narzeczony. <noise> jak wygląda? Tak jak wygląda. E, to nie Jeżeli jest, to jest dla ciebie e, wzór, no to jak wygląda? Nie myślę, że wzorem w ogóle nie jest wygląd. My no ale jest... chyba masz jakieś pewne rzeczy, które się tobie podobają. W mężczyźnie tak, z wyglądu. Tak. Bardzo mi się podoba charyzma. I... Ja mówię o wyglądzie. No właśnie, właśnie wiesz, dla mnie charyzma też jest częścią wyglądu. To w jaki sposób ktoś mówi, jak gestykuluje, w... czy jest. Y... Pewny tego, co mówi, jak potrafi okay. przekonywać. Ale tak z fizjonomii, no, podobają ci się bardziej. Wysocy mężczyźni, niscy, z brodą, bez brody, uwypuklone, kości policzkowe. Bo, wiesz, no, kiedyś miałam taki wzór w głowie, ale, ale potem miałam kolejnego partnera i pojawił mi się, to, to on był tym moim wzorem. Zazwyczaj mam tak, że jak się zakocham, to ta osoba, w której jestem zakochana, jest dla mnie ideałem i wzorem. I nigdy nie chciałabym innej osoby. Rozumiem, ale na przykład podobali się tobie mężczyźni, którzy w myśl tego, co powiedziałaś, byli na tyle wyzwoleni wyglądowo, że mieli na przykład pomalowane paznokcie zrobiony makijaż. Czy tacy mężczyźni wchodzą w obręb Twoich zainteresowań? No Teraz nikt nie wchodzi. Teraz jest jestem no, zupełnie ale... zapatrzona. Ale gdyby na przykład mój narzeczony pomalował sobie paznokcie, to jakby pomogłabym mu je malować, <coughs> albo pomogłabym mu zrobić makijaż. Zupełnie, zupełnie nie jest to dla mnie rozstrzygające. Ale czy to ci się Tobie podoba? Myślę, że tak, to by było ciekawe. Myślę, że to by było fajne, ciekawe. Czyli podoba Ci się. Tak. Znaczy musiałabym zobaczyć, jak, jak bym zareagowała. Mhm. Ale jeśli na przykład widzę na scenie mężczyznę z pomalowanymi paznokciami czy z makijażem, no to, to jest to mi się podoba. Tak, to, to, to jest performer. Performer, artysta, piosenkarz, nie wiem, ktokolwiek. Mhm. Nawet, nawet jak ktoś na co dzień chodzi z takimi paznokciami, to też mi się podoba. Okej. Okay. Czyli nie masz takiej rzeczy, która w twojej głowie z wyglądu, cały czas jesteśmy na wyglądzie, nie przystoi mężczyźnie. Nie, 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 nie wydaje mi się. Nie, z wyglądu? Z wyglądu, cały czas. Nie, nie, aż głupio bym się czuła, szczerze mówiąc, gdyby, gdyby mój partner, nie wiem, pomalował sobie paznokcie, ja bym powiedziała. Obrzydliwe i idź to z my, nie, mm -hmm. albo albo jakoś bym zaczęła, nie wiem, wybrzydzać, narzekać. Oczywiście, jakby mi się nie podobało, to mogłabym mu szczerze powiedzieć, mm -hmm. że no, słuchaj, może ten kolor nie jest najlepszy, spróbuj czerwony zamiast różowego. Mm -hmm. Ale, mm, bo też mamy prawo mówić, coś nam się podoba, co nie. No, często przecież pytamy swoich partnerów, czy mm -hmm. coś im się podoba i nie chcemy słyszeć zawsze Laurki, tylko prawdę. Tak. Y ale też. Y nie czuję, żebym, żeby jakaś taka presja czy z mojej strony decydowanie o tym, co mój partner ma założyć, jak się ubierać, jak się malować albo nie malować, Dobrze. żeby to miało. A sens. ilu z mężczyzn, którzy robią make-up? To społecznie, to rzeczywiście społecznie jest coś w czasach oświecenia, bo roku powiedziałabym, że. <laughs> to byli performerzy. To by. To byli szlachcice. Myślę, no. że całkiem... To, to, to samo. Myślę, że całkiem sporo wtedy byłaby ta odpowiedź. Wiesz, to, to jest historyczno-społeczne uwarunkowanie. To nie ma nic spójnego ani z biologią, ani z bucią taką esencję. To po prostu są społeczno- historyczne uwarunkowania, mhm. nasze przyzwyczajenia. Teraz to się zmienia. Coraz więcej mężczyzn widzę... No że... właśnie ty, ty wyprzedziłaś moje, moje pytanie. Dlaczego na przykład kiedyś mężczyźni w latach dwudziestych nie malowali się, chodzili w garniturach, byli eleganccy, a teraz wszystko poszło właśnie w tę stronę. Skąd jest ta zmiana? Jak to no by się wydaje? To jest wydaje. zmiana społeczna, to jest moda. Wiesz, zmienia się język, zmienia się kultura, zmienia się sposób bycia, zmienia się moda. W tej chwili na przykład zmieniły się spodnie, które były wcześniej obcisłe na spodnie bardziej luźne. I hmm. to jest wielka dla mnie zmiana. Ja nie mam żadnych takich spodni i czuję jakąś wielką presję społeczną, że muszę je kupić, ale w sobie myślę, kurczę, no ale to jest moda, to jest mhm. po prostu moda. To jest coś, co się ksz kształci i co razem sobie wypracowujemy jako społeczeństwo, ale to nie znaczy, że teraz osoby, które noszą spodnie bardziej obcisłe, są jakąś, nie wiem, Gorsze, są mniej w trendzie obowiązującym. No i ta moda czasami dotyczy spodni, czasami dotyczy makijażu, czasami jest dłuższą zmianą, która na przykład trwa wieki, no a czasami trwa kilka lat, tak jak, tak jak te spodnie. Więc to są zmiany społeczne, które i to jest też coś, na co my mamy wpływ jako społeczeństwo mhm. i możemy sobie wypracowywać, możemy się dostosowywać do tego, bądź nie. Myślę, że nikt po prostu nie powinien być oceniany na podstawie tego, czy dostosowuje się do aktualnych trendów, czy też nie, a na pewno nie powinien. Być to łączone wiązane z jakimiś zasadami biologii albo takimi zastanymi zasadami, którymi musimy się kierować, bo tak wygląda społeczeństwo, albo tak wygląda płeć, bo teraz tak wygląda społeczeństwo, a za rok będzie wyglądać już kawałek inaczej. No na pewno i myślę, że te zmiany jednak biegną w bardzo szybkim tempie. Mówimy o właśnie zmianach wyglądowych. A gdybyś miała powiedzieć tak, jak powiedziałaś o swoim tacie i narzeczonym, tak? I bracia. Tata, ta, ta, brat i narzeczony. Tak. To jest, to, to jest ta święta trójce tak. dobrze. To bardziej wolałabyś, żeby wyglądali jak mężczyźni z lat 20. czy tak jak teraz? Są najpiękniejsi na świecie dla mnie. No nie mogę inaczej. Czyli powiedzieć. Oni są poza skalą, moi drodzy. Są. Ci mężczyźni w latach dwudziestych, to do nich się nie umywali nawet. Tak? <laughs> nie. Ale widzisz? ale dlaczego akurat z lat dwudziestych powiedziałeś, a, a nie ci teraz? A ty nie mówiłeś z lat dwudziestych? Tak, ja mówiłem z lat dwudziestych, tylko tak. ja mam w głowie, że tam ci mężczyźni wyglądali. No, uważam, że świetnie. W ogóle to tak? był modowo, genialny czas. Genialny. Teraz trochę to. No ja nie jestem zbytnio fanatykiem tego, co się obecnie dzieje na świecie, ale no, to każdy ma tematie swoje zdanie. To wynika, to może wynikać z, z dwóch. Y Kwestii. Z jednej strony to może być po prostu estetyczne upodobanie dla Ciebie, ale z drugiej może wynikać z tego, że na przykład bardziej poglądowo jesteś po stronie tamtych czasów i yy, na przykład lata 20. lepiej byś się tam odnalazł pod kątem yy, swoich przekonań. No, myślę, że i to, i to. Myślę, tak że i to, i to ma wpływ. Bo bardzo często te kwestie estetyczne, one nam się łączą z kwestiami poglądowymi. To, że przeszkadza ci maki komuś, tobie konkretnie nie, ale że na przykład komuś przeszkadza makijaż u mężczyzny, przecież to nie jest kwestia estetyczna, bo właściwie, co kogoś obchodzi, co sobie ktoś inny smaruje w twarz, to nie jest ani jego twarz, ani jego sprawa, ani jego życie, ani w ogóle nie widzi tego człowieka naj, najpewniej przez większość swojego czasu. Więc yy, to są kwestie czysto poglądowe, ale. Bardzo często usprawiedliwia się je, ja czy uzasadnia jakieś takie. Mm, żeby nie powiedzieć, że chodzi o poglądy, uzasadnia się to na przykład kwestiami estetycznymi. Yy, I to jest ciekawe. Albo zdrowotnymi. Że coś mi się nie podoba, bo to jest niezdrowe. Mhm. Nie kłać makijażu, bo to źle wpływa na stan twojej skóry. Ale to jest jednak skóra innej osoby, o której ona sama decyduje. I bardzo często okazuje się, że pod tymi wszystkimi taką fasadą estetyczno-biologicznych często, czy zdrowotnych argumentów, po prostu są poglądy, które sprawiają, że czegoś tam nie akceptujesz, albo że coś dla ciebie osobiście wydaje się ważniejsze, lepsze, skuteczniejsze i chcesz też to trochę przełożyć na innych, albo na świat cały, albo na sposób funkcjonowania społecznego. No dobrze. To znaczy nadal chciałbym rozmawiać na temat tego feminizmu, ale czas mamy delikatnie ograniczony i jeszcze chciałbym ciebie przede wszystkim poznać jako osobę funkcjonującą w mediach. Maju. Powiedz mi, jak to jest, że masz Medialny konflikt z tyloma osobami. Powiedziałabym, że bardziej dyskusję. Ja, ja raczej nie no nazywam się. Oni tak tego dosyć, dosyć mocno wypowiadają. No to, to może oni to uznają za konflikt, ale ja uważam, że to są dyskusje. Konflikt też nie nazwałabym konfliktem, na przykład sytuacja, kiedy ktoś mnie krzywdzi, rani celowo, jest podły, wyzywa mnie, obraża, poniża, mówi nieprawdę na mój temat. To też wtedy nie uznaję tego za konflikt. Po prostu uznaję, że ktoś mnie próbuje krzywdzić, że jest sprawcą. Chciałbym, żebyśmy się skupili na tych dyskusjach, jak to powiedziałaś. Z tymi osobami. Na początku to, co mi się rzuciło w oczy, to jak pan Stanowski bardzo mocno spłycił twoją książkę do określenia, że to jest coś na kształt książki. Jak byś się odniosła do tych słów i co byś powiedziała na temat tego dziennikarza? Książka Hejt Polski to jest książka konceptualna, i dla każdego twórcy konceptualnego, stwierdzenie, to jest coś na kształt książki, to nie jest książka, jest tak naprawdę miodem na jego serce. Ponieważ konceptualna literatura polega na tym, że podważa się istotę. Książki jako medium. To mhm. znaczy, że nagle zaczynamy wątpić w to, czym jest książka, gdzie są granice książki, czym jest autorstwo, kim jest autor, kim jest odbiorca, czytelnik, czy też widz. I w sytuacji, w której pan Krzysztof Stanowski mówi, że to jest coś na kształt książki, no, można powiedzieć, że właściwie spełnił przyrzeczenie dane twórcy konceptualnemu w momencie, kiedy kupował tę książkę, czy twórczyni w tej sytuacji. Więc to akurat mnie jakoś szczególnie nie uraziło. Wręcz uznałam, że jest to potwierdzenie tego, że taka książka powstać powinna. Rzeczywiście jest to um, ważna dla mnie też książka. Książka doświadczenia. Książki konceptualne to często są książki pomysły, książki doświadczenia. To jest jakiś taki rodzaj y, pomysłu na to, żeby wydrukować internet w jakiejś tam jego części. Y, I rzeczywiście hejt polski polega właśnie na tym, że pojawiają się tam hejty. Osób, które wysyłały do mnie groźby śmierci, wydzwaniały do mnie, uporczywie mnie nękały. I tam pojawiają się te wszystkie elementy wydrukowane i zamknięte między okładkami, co jest też bardzo ważne, ponieważ to się staje z takiego jakiegoś y, ciągu fali, która strumienia, y, która istnieje w internecie, staje się materialnym obiektem, mhm. który w sposób materialny na nas oddziałuje. I ludzie, którzy to czytają, mogą przez chwilę doświadczyć tego, czego ja po prostu doświadczałam, czy doświadczam w internecie, czy wiele innych także osób y, na co dzień. Tyle, że przez to, że to nie jest materialne, że Mówi się, że to jest wirtualne, że właściwie to jest takie nieistotne, mało znaczące, to odbiera się temu wagę, wielką wagę wpływania na psychikę człowieka, która też jest materialna. Bardzo okay. realnie. Rozumiem. Ale w tej książce tych print screenów jest ogólnie bardzo, bardzo dużo. Tak. Czy zatem ty jako autorka nie pomyślałaś sobie o tym, żeby jednak sparafrazować to i jednak bardziej skupić się na swoich odczuciach, a nie. Na tych skrinach? Nie, 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 nie. Koncept y, tej książki był właśnie taki, żeby każda osoba, żeby mogła tak, żeby każda osoba, Aha. która czy, to czyta, też mogła tego doświadczyć w materialnej formie, w formie właśnie książkowej, ale także taki, żeby odebrać sprawczość osobom, które wysyłają te wiadomości. Ponieważ te osoby są autorami tych wiadomości, okay. ale ja jestem autorką <laughs> tego doświadczenia, odbierania tych wiadomości. No to może I to, to bo... powinien być album. To jest trochę album. Wydaje mi się, że to można też trochę traktować jak album. Fotoksiążka. No to książka. Coś takiego, bardziej, bardziej coś takiego. Że dla mnie ta kategoria książki literatury konceptualnej była ważna, dlatego że to ma całkiem sporą tradycję i naprawdę wyszły tam genialne dzieła, o których uczyłam się na studiach, i dla mnie to była jakaś taka kontynuacja tego, czym i tak zajmowałam się badawczo, naukowo mm -hmm. przez jakiś czas. I to był oczywisty sposób wyrażenia dla mnie tego, co przeżywam. Ale pewnie, gdybym była na studiach z zakresu, nie wiem, historii sztuki albo jakichś innych, to pewnie mogłabym to nazywać fotoksiążką czy jakkolwiek inaczej. Dla mnie jednak ta kwestia konceptualności tej książki jest ważna, ponieważ ona podaje w wątpliwość samą e, książkowość czy nasze bycie z książkami. No bo wiesz, Maju, używając tak ładnych słów jak konceptualność, wydaje mi się, że większość osób jednak nie zdaje sobie sprawy z tego, co mówisz, i używając tych słów, którymi operujesz w przedstawieniu swojej książki. Siłą rzeczy nadajesz temu lepszą rangę. Przez to Prawdziwą. jedno słowo. Okej, okay. ja nie mówię, że to tak nie jest. jest. Lepsza, wiesz co? Czy to nie jest zabieg? Właśnie. Czy to nie jest zabieg z Twojej strony, żeby nazywać rzeczy proste, mówmy szczerze, ale ładnymi słowami? To nie jest takie proste. Jak dla mnie ta książka jest dosyć złożonym tworem, ważnym mm -hmm. i złożonym. I. Uważam, że pokazanie tego, że ona wpisuje się w nurt literatury konceptualnej, jest po prostu pokazaniem tego, jaki był mój cel. Jako autorki, jako twórczyni, w zbudowaniu tej książki. Ja od samego początku budowałam ją myśląc, o zresztą redaktor tej serii konceptualnej, czyli Piotr Marecki, badacz zajmujący się literaturą konceptualną, zaproponował mi wydanie tej książki i razem zaplanowaliśmy, jakby jak, 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 jak to zrobić. Mhm. I od samego początku myślałam o niej właśnie w tym kontekście. Dlatego też nie ma tam tej części takiej psychologiczno-przeżyciowej z mojej strony, ponieważ sama ta książka ma być przeżyciem. Tam e, ta przestrzeń opisu ma być zminimalizowana na tyle, na ile się da. Do, dosłownie bodajże dwie strony. Tam są e, wytłumaczenia, czy jakieś takie no przestrzeni opisowo-metodologicznej. E, Ale to jest ważne. To, to jest też dlatego ważne. E, jeśli chodzi o samo doświadczenie i opis, i taki rodzaj reporterskiej roboty, to e, robiłam w zeszłym roku akcję Hej Hejterze. I to jest cały czas coś, nad czym pracuję i prawdopodobnie w przyszłym roku będę tę książkę kończyła. Mhm. To były spotkania moje z hajterami. I rzeczywiście to jest już czysto opisowa książka związana z takim reporterskim podejściem, że spotykam się z moimi hejterami i co z tych spotkań wynika. Więc no to też takie podejście jest. Natomiast ta książka konceptualna jest po prostu czymś innym. I jest no jak dla mnie podejście czy, czy kategoria konceptualności jest tutaj podstawą. I też podstawą niezrozumienia Krzysztofa Stanowskiego w, akurat w interpretacji tej książki, no bo on kupił książkę z działu literatury konceptualnej w, w ramach popełnił błąd swoim w zdaniem. ramach sekcji Konceptualnej, a na dole jest to jakby w blerbie też jest napisane, że jest to książka konceptualna, tak zwany książka Obiekt. Tak, tak to się o tym mówi, więc popełnił błąd. No Wydaje mi się, że to jest mało kompetentne po prostu, żeby wypowiadać się na temat książki konceptualnej, bez ujęcia jej jako konceptualnej. Nawet jeśli może mu się nie podobać to, jak została zrealizowana ta konceptualność w tej książce, to warto byłoby jednak nadmienić, że. To jest książka konceptualna, i teraz dlaczego na przykład nie jest dobrą książką konceptualną? Yy, bo jeśli traktuje się ją jako książkę, powieść na przykład, no to to tak jakby traktować poezję jako powieść. Mhm. Dlaczego tutaj jest tak dużo akapitów? Dlaczego tutaj jest tak dużo? Dlaczego tak mało słów w jednym yy, wersie? No bo to jest poezja. No, Rozumiem. Dla... Rozumiem Twoje, Maju, podejście. Poniekąd rozumiem też podejście Krzysztofa Stanowskiego. Nie będę wchodził pomiędzy wami. Chciałbym się po prostu tylko zapytać ciebie, co na ten temat sądzisz. I tutaj mogę wrócić do pana Krzysztofa Stanowskiego. Wiele z tych hejtów, które tam się pojawiały, były bezpośrednio konsekwencją jego działań. I to, co on zrobił z tą książką, bo on nie tylko uznał, że to jest niby książka, on ją podarł. On, on jakby powiedział, że to jest oszustwo, że ja go oszukałam, że ja jestem złodziejką. Ja mu przelałam te pieniądze za książkę, którą kupił. Bo po pierwsze uznałam, że jak nie chcę, to ja nie będę nikogo prosić, żeby, żeby nie wiem żeby kupował moją książkę. Ale to były bezpośrednio kłamstwa po prostu na mój temat. No nazywanie mnie oszustką czy złodziejką dlatego, że ktoś nie rozumie pojęcia literatury konceptualnej jest po prostu nieuczciwe i także jest elementem działania napędzającego przemoc i napędzającego hejt, ponieważ ja po jednym takim stwierdzeniu pana Krzysztofa Stanowskiego, że jestem złodziejką czy oszustką dostaję mhm. tysiące tego typu wiadomości, które są po prostu nieprawdą. No to mają, no to może jakieś spotkanie w Oktagonie? Konałabym. No masz z tym doświadczenie. Nie jestem, e, tak, mam z tym doświadczenie jako sportowca. A zobacz, jest... jeszcze równouprawnienie tutaj dochodzi. Ja bardzo chciałam z mężczyzną walczyć. Bardzo no chciałam zobacz, masz jakiegoś ci przeciwnika wynalazłem. To nie nie, nie by, wiem, czy chodzi w tej by by... samej wadze. Nie, w w wątpię, ale. E... Ja też. No może dlatego, że jest mężczyzną, a jak kobietą. No widzisz, wreszcie się zgodziliśmy. <laughs> e, nie, nie, nie. Nie jestem oczywiście fanką rozwiązywania sporów merytorycznych w, przez sport. Uważam, że sport jest świetny. Mm -hmm. Sporty, walki są cudowne. E, absolutnie o. się w nie wkręciłam w pewnym momencie i rzeczywiście... A to dałem... spokojnie. To do tego dojdziemy na, na, na 100%. To jest w ogóle wisienka na torcie tej rozmowie. Dobra. Ale... Zależy na to, że czasu naprawdę jest tyle tematów, a jednak chciałbym, żeby widzowie byli cały czas bombardowani fajnymi treściami, to teraz chciałbym z Tobą porozmawiać. Dlaczego doczepiłaś się do zegarka Roberta Lewandowskiego? Tego autentycznie nie jestem w stanie zrozumieć. To jest też już coś, co tyle razy. Ale Ja, ja wiem, że to jest tyle razy, widziałem, słyszałem, ale chciałbym dosłownie trzy minuty na ten temat z Tobą mm -hmm. porozmawiać. Kompletnie tego nie kumam. Wiesz co, no, ten tweet czy ten insta Stories, które się wtedy no. pojawiło, to było tuż po tym, jak ja wspierałam kobietę, która doświadczała przemocy i szukałaś jej mieszkania socjalnego i to szukanie mieszkania socjalnego to była wielotygodniowa walka. Udało się, no, ale, ale to rzeczywiście było strasznie trudne. I potem zobaczyłam właśnie ten komunikat, że Robert Lewandowski ma zegarek o wartości mieszkania na sobie mm. i pomyślałam, kurczę, Jeden taki, z... my tutaj walczymy tygodniami i właściwie zazwyczaj to trwa latami, taki, taka walka, o mieszkanie. W tej sekundzie walczy socjalne. się o niewolnictwo na świecie, w tej sekundzie ludzie giną, w tej tak, sekundzie. I, I zaznaczenie tego wcale nie jest takie, niedoko... takie, takie niewłaściwe. Znaczy, ja zaraz powiem, z czego, z czego wynika to, co ja stworzyłam, ale z czysto emocjonalnego takiego punktu życiowego um, widzenia, to ja w tamtym momencie rzeczywiście uznałam kurczę jeden taki zegarek, a tutaj tyle tygodni czy lat załatwiania, Mieszkania socjalnego. Natomiast podejście, które porównuje. Yy, I tu nie chodzi o Roberta Lewandowskiego, i też za każdym razem to zaznaczałam, bo już mam dość tego, że robi się z tego jakiś rodzaj takiej dramy prywatnej, kiedy w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że wartość tego zegarka mogłaby sprawić, że czyjeś życie byłoby łatwiejsze albo że byłoby mhm. w ogóle możliwe. I teraz yy, co roku wychodzą takie badania. To jest, są badania fundacji Oxfam, która porównuje yy, zarobki. Ale także własność osób, które są najbogatsze na świecie, tego tam 1% miliarderów najbogatszych na świecie, z tym, co za jakiś jeden jacht czy jakiś jeden dom, który oni posiadają, można by było um, sfinansować po prostu. No ale to I są przykład... truizmy, maju. To nie są truizmy. To są bardzo ważne badania, które no, co dobrze, roku są przeprowadzane. No to, oczywiście, ale po co mamy przecież. Ci ludzie, to, że zarabiają pieniądze, oni nikomu tych pieniędzy nie ukradli. Ale to, że będziemy mówili o tym, że tak jak ty, załóżmy, kupisz sobie samochód za 80 tysięcy złotych, zarobiłaś na niego, nikomu nie ukradłeś. Albo tak jak przyjęłaś honorarium za swoją walkę w free fightach, no przecież to ty zarobiłaś te pieniądze, no to teraz mówiąc, że ty masz przekazać te pieniądze, bo na następnej Ale gali gdzie, przekażesz się. Ja po... Nie, nie przed... mówię o tobie, tylko ogólnie mówię mhm. o. Podaję wątpliwość. te badania, one. Nie, nie, nie. Te badania, one nie wskazują na to, że teraz ci najbogatsi ze swojej łaski pełnej mają się schylić nad tymi maluczkimi i przekazać im finansowanie na przykład na ochronę zdrowia. Zupełnie nie takie są tego wnioski. Mhm. Wnioski są takie, że dystrybucja jest nierówna. I że warto no, by było to się to zastanowić oczywiste. na tym... I teraz można przyznać, że to jest oczywiste i żyć dalej, a można przyznać, że to jest oczywiste i stwierdzić, jak to zmienić. No, jak? I tego typu badania, no na przykład opodatkowanie. Tego typu badania wskazują na to, że konkretne rozwiązania są konieczne, żebyśmy jako ludzkość przeżyli, przetrwali. I teraz proponują konkretne rozwiązania, właśnie mhm. związane z tym, w jaki sposób wyrównać te olbrzymie, olbrzymie nierówności pomiędzy tak zwaną globalną północą a południem, czy pomiędzy właśnie osobami z danego kraju, Najbardziej y, wykluczonymi i tymi najbardziej uprzywilejowanymi. No dobrze, w jaki no, tutaj sposób się zastanowić się że... nad tym, co, jak to zrobić? Jak sprawić, żeby na przykład podatki oh. były elementem takiego wyrównania? Jak sprawić, żeby podatki były lepiej? Dysponowane, mhm. żeby mniej szły na nie wiem, biurokrację, na osoby najbogatsze, żeby mniej sprzyjały osobom najbogatszym. No dobrze. A jakbyś się odniosła do takiego przykładu? Wychodzi dwójka ludzi. Oboje wychodzą, załóżmy, z domu dziecka. Jedna osoba wpadła na super pomysł i stworzyła paczkomaty, świetny interes, a druga osoba po prostu nie miała tej wizji, nie miała tej chęci, nie miała w ogóle. Parcia na to, żeby się czegoś w życiu dorobić. Mówimy finansowo, nie patrzymy emocjonalnie i rodzinnie. To uważasz, że ta i ta osoba powinna mieć takie same podatki? Czy po, podatki nie będą. Mm, Równość i tak takie podatkowa same. dla każdego? Nie, no w tej chwili mamy y, w ogóle po, podejście takie bardziej regresywne y, podatkowe. Natomiast y, podatek liniowy czy progresywny to jest taka podstawa, która sprawia, że oni nie mają tych samych przecież. Y, no to podatków. Dlatego się ciebie właśnie Tylko... pytam czy powinien być równy podatek? Dla wszystkich ten tak samo. Dla... Nie, 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 nie uważam, żeby tak powinno być. To nawet nie zależy od tego, czy ktoś wykonał więcej pracy, czy nie, mniej pracy, bo osoba, mhm. która stworzyła paczkomaty i tak zarabia wielokrotnie więcej, niezależnie od podatku, czy jest progresywny, liniowy, czy regresywny, No Ale przecież on nic osoby, złego nie które... zrobił. Wpadł na I nie pomysł. Nie jest karany. I nie jest za no, niskarany. No Zostaje... ale... Nie, nie jest za nic karany, Są pracownicy, którzy na niego pracują, którzy no, nie zarabiają tak dużo jak on. On za pomysł, no, za koncept. Oczywiście. Jak to w literaturze konceptualnej? Ja tyle nie zrobiłam za koncept. Od razu mówię. No, ale A był wiesz, świetny, od razu. Nie, Bo trochę tę rozmowę sprowadzamy do poziomu podstawówki. No, jeżeli człowiek, który wpadł na pomysł i ma świetny patent na swoje życie i dorobił się super pieniędzy, to dlaczego? To je ma. No i niech je ma, no, nie mu no właśnie. No im, ale nikt mu, nie, nikt mu ich nie zabiera. Absolutnie nie mówimy o tym, żeby je zabierać. A no to po co porównywać mówimy to do tym, mieszkania żeby... socjalnego i bazować na tak tkliwym przykładzie do człowieka, który no, zarobił naprawdę swoim talentem? Żeby pokazać skalę nierówności. To jest naprawdę bardzo ważne, ponieważ żyjemy cały czas w świecie, który stara się nam zamazywać te nierówności. Pisując swoje imię i nazwisko w YouTubie, wyskakuje mi szereg świetnych w ogóle person. Po pierwsze, jakiś bomb, bomba, La Bomba czy coś takiego. Jakiś wyskoczył mi Nitrozyniak, wyskoczył mi jakiś. Już nawet nie pamiętam techników, one były tak dziwne, że mój mózg ich nie zakodował, ale chyba to dobrze. Maju. Czy to nie jest tak, że ci ludzie, którzy się do ciebie czepiają, a ty się ich czepiasz, to wy nie jesteście trochę z jednego środowiska? Bo zobacz, ich... ja na przykład i osoby, których znam, no nigdy taki Nitrozyniak się o nich nie wypowiadał, bo po prostu to jest osoba z zupełnie innego środowiska. A jednak o tobie wypowiadają się ludzie, którzy są no, z tej rangi zdecydowanie niższej YouTube'owo. Mówimy o szacunku, mówimy o sposobie przekazu. To są najczęściej, no właśnie patonius. O, to też był taki gościu, który też się wypowiadał. Tak, ale y, oni wypowiadają się dlatego, że ich krytykuję. Wydaje mi się, że fakt, że przez lata ignorowano tego typu zjawiska, które są zjawiskami, no, w których przemoc jest codziennością, y, czy to słowna, werbalna, czy to psychiczna, emocjonalna, czy fizyczna bezpośrednio, czyli patostreamy, właśnie, czy inne. Przestrzenie internetowe, w których y, tego typu zasady funkcjonują, doprowadziło do momentu, że one mogą istnieć, funkcjonować bez <laughs> żadnego sprzeciwu. Uh -huh. Ja rzeczywiście od wielu lat y, sprzeciwiam się temu, krytykuję, wyraźnie, bardzo wskazując także precyzyjnie na to, y, co tam jest problemem, i dlatego się do mnie odnoszą. Gdybyś. Także zwrócił na to uwagę i także krytykował. Nie zarzucam ci, że tego nie robić, bo nie każdy nie musi się zajmować wszystkim. Ja też nie zajmuję się, właśnie na przykład, tak jak było dzisiaj, rasizmem. Nie wypowiadam się aż tak dużo na ten temat, bo uważam, że są lepsze spe specjalistki w tym zakresie. Udostępniam ich treści, czy dopytuję ewentualnie, jak chce się wypowiedzieć, ja o to. Więc to nie jest zarzut do ciebie. Chodzi o to, że jako społeczeństwo, jako media, zwłaszcza media mainstreamowe, telewizja, radio, prasa. Nie wypowiadały się w ogóle na ten temat, nie krytykowały tych przestrzeni, i przez to te przestrzenie mogły sobie zupełnie bezkarnie funkcjonować, ewentualnie z karami, czasami już tak, za takie poważne przestępstwa, szli do więzienia, wracali i znowu streamowali. Mhm. Ja mam takie poczucie, że właśnie przez taką indolencję, ignorancję, ignorowanie tego problemu, jesteśmy w momencie, w którym jesteśmy. I stwierdziłam, to ja zareaguję. To nie mam jakichś super wielkich, nie wiem, platformy całej swojej czy portalu, w którym mogłabym to robić. Mogę to robić dziennikarsko, opisując tę sprawę i to robię już od wielu lat, teraz ko kończę książkę na ten temat, ale naprawdę mam takie poczucie, że krytykowanie tych przestrzeni, co więcej, wchodzenie w nie, żeby się konfrontować, żeby pokazywać, opowiadać, nie wiem, wskazywać na to, że są alternatywy, nie jest jakimś ym, takim rodzajem bycia kimś niższym. Bo ja też nie mam poczucia, że jestem lepsza od tych ludzi. Ja mam poczucie, że po prostu w pewnym momencie trafiłam na lepsze mhm. środowisko i że miałam trochę więcej szczęścia. No i po co ich usprawiedliwiasz? Nie usprawiedliwiam ich. No jak, no przez chwilę to zrobiłaś. Nie. Każda osoba, która krzywdzi, powinna odpowiedzieć za swoje krzywdy, ale nie każda osoba, która znajduje się w środowisku patostreamerskim i na przykład jako osoba nieporadna, uzależniona, z niepełnosprawnością jest wykorzystywana po prostu do tego, żeby inni ludzie sobie pisali do nich, ty... Chuju, czy ty szmato, to te osoby nie są winne. Uważam, że uznawanie, że całe patostreamy i wszystkie osoby, które są w patostreamach są złymi osobami, jest potwornie krzywdzące, ponieważ jest tam tak wiele przemocy, ofiar przemocy, krzywd, że A to, to jest aż nie po do drugiej wyobrażenia. drugiej stronie barykady. My mówimy o ludziach, którzy tworzą patostreamy bardzo często o tych osobach, które są uzależnione, także mówi się, że są patostreamerami. Także uzależnione, mówi, że w jaki są, z, no na przykład takie, które piją alkohol na wizji, przewracają mhm. się, wymiotują, to nie są zachowania, które powinny pojawiać się publicznie, ale to nie jest też coś, za co ktoś powinien być uznawany za nie wiem za jakiegoś najgorszego człowieka na świecie, bo no to ale jest to po, po prostu po co to pokazuje i po co ci ludzie, którzy go oglądają, a za tym szerzy coś, co nie powinno mieć miejsca. Po co ktoś go ogląda, po co ktoś wpłaca na jego alkohol dalej, po co ktoś wykorzystuje jego stan nietrzeźwości, jego chorobę, bo to jest choroba do tego, żeby go prowokować, podżegać, do tego, żeby wyśmiewać się z tego, że się przewraca. Jak dla mnie problem patostreamów jest znacznie bardziej złożony. I nie jestem w stanie powiedzieć, że każda osoba, która w tych patostrimach uczestniczy, jest sprawcą, jest złą osobą, jest gorszą osobą. Nie uważam, że jestem lepsza od tych osób. To są bardzo często osoby chore, osoby nieporadne, mm -hmm. które są wykorzystywane do tego, żeby streamować. Przykład Krzysztofa Kononowicza jest jednym z takich przykładów. To jest człowiek nieporadny, który od lat jest wykorzystywany do tego, żeby był pokazywany na streamach. Czy on się na to zgadza? No zgadza się. Czy to oznacza, że jest złym człowiekiem? On, on jest przede wszystkim człowiekiem nieporadnym. Nie no oczywiście, no to ta akurat przykład, pod którym również się podpiszę. Natomiast usprawiedliwianie tych wszystkich, jakichś magikalów, dzeniaków i tych innych. Ja no, nie usprawiedliwiłam ich. Ja, ja też to jest, w, oni w Takie żadnym... osoby w ogóle nie powinny mieć wejścia do przestrzeni publicznej. I nie to, że oni. Te, bo to trochę wygląda tak, jak z księdzem na parafii. On robił tutaj źle, dobra, tu go banujemy, wysyłamy go na Podlasie. I taki sam przykład jest tutaj. Zamykamy YouTube, bo ten Nitro dostał. i Magica też. Aha, I jeden no. i drugi. No to właśnie, oni dostali Bana, widzisz na platformie YouTube, to poszli sobie na inną platformę. Takie coś powinno być z automatu kasowane. Tak, tak, nie, z tym się zgadzam. Jeśli chodzi o, o Magikala, widzisz, bo yy, dopytałeś o Nitra, yy, Patostreamy i jako szerszy problem, a ten problem jest naprawdę bardzo szeroki, naprawdę bardzo trudny. Jeśli chodzi o, o Nitra, to jest człowiek, który stworzył sam sposób komunikowania się przez groźby, przez jakieś życzenia śmierci. Nie no, to nie oglądałem taką, tego, bo moje uszy to niego yy, trzymały. Tak, jawną przemoc werbalną to jest człowiek, który sam stworzył ten sposób komunikowania, czy wszedł w niego i kontynuował, i na tym zarabiał przez lata. Tutaj co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że nie powinien w ten sposób móc zarabiać. I rzeczywiście to, że w tej chwili jest promowany dalej przez jedną z platform, mimo iż został zbanowany na innej, rzeczywiście to jest duży problem. Ale widzisz, problem patostreamów jest tak głęboki, ja w tej chwili na przykład piszę rozdział dotyczący wykorzystywania osób bezdomnych i uzależnionych. I dlatego nie jestem w stanie w tak jednoznaczny sposób stwierdzić, mhm. że wiesz, że po to streamy, to każda osoba, która tam wejdzie, jest zła, bo bo to po prostu nie jest prawda. Często to są osoby chore, często to są ofiary, osoby, które żeruje się na, na ich trudnych emocjach, na ich problemach, na ich zagubieniu życiowym. Czasem to są nastolatki, czasem to są dzieci, więc y, dlatego pewnie stąd był mój sprzeciw, żeby y, nie wyrównywać wszystkiego pod, y, pod to samo, bo, bo to jest znacznie bardziej złożony problem, podobnie jak we freak tak We freak fightach także są osoby, które są o, to zaraz świetne i które dają dobre wzorce. I które, nie wiem, no nie wyzywają się, nie wiem, to nie jest jakieś duże, duże wymaganie, żeby ktoś się nie wyzywał, albo nie, nie bił kogoś, albo nie kopał, ale w tamtej przestrzeni trochę tak jest. No ale albo szybko one są wyrzucane, albo uznawane za nudne, za niedymogenne, albo. No, albo zostają i, i są. No i to też nie jest tak, że uważam, że takie spłycanie problemu do tego, że cała. To jest trochę tak, jak kiedyś mówiono, że cały internet. Ty też byś w to wchodził. Przyszedł do ciebie taki dziennikarz, taki z mainstreamowych, tradycyjnych mediów mhm. i powiedział: "A co ty w tym internecie jesteś? Tam jest tyle hejtu, tam jest tyle szczucia, takie bagno tam jest. Czemu ty się zniżasz do tego poziomu? Prawdziwy dziennikarz to nigdy nie powinien w ten sposób się zachowywać, albo działanie na Twitterze. Twitter jest potwornie toksyczną platformą. Czy każda osoba, która pisze na Twitterze, może być uznana za złą osobę dlatego, że tam pisze? Nie. No. <głos> Dziękuję <głos> No dobrze Tak szybko się Maju rozmawia Że no mimowolnie Musimy przejść do mojego Ulubionego, ostatniego już Tematu, ale mam nadzieję, że te ostatnie Pół godziny, chociaż też Zobaczymy ile to będzie trwało I jak to przebiegnie Freak fighty, Czyli Coś co w dzisiejszych Czasach niestety generuje Gigantyczne zasięgi i jak analizowałem sobie Twoją osobę, tak kompletnie nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego osoba taka jak ty wystąpiła w czymś takim. Nie kumam. Naprawdę. Nie uważam się za jakiegoś ogniomistrza inteligencji, ale też nie uważam się za osobę, która pełza pod dnie inteligencji. Normalny gość, który czyta, mniej więcej rozumie, I jak rozumiem Twoją osobę. No, to, tego nie rozumiem. Co ci przyszło do głowy, żeby bratać się z ludźmi, do których masz tak wielkie zarzuty? O co chodzi? Mam nadzieję, że po książce zrozumiesz, bo. Ech chcę teraz. Wiesz co, no, ja też dla książki tam poszłam. Poszłam po to, żeby móc opisać tę przestrzeń, żeby móc pokazać, ale także ja miałam bardzo wiele motywacji. Uważam, że bardzo dużo celów zostało spełnionych. Przede wszystkim chciałam wejść w to środowisko, żeby zobaczyć, żeby wreszcie ktoś tam zareagował. I na miejscu. Gdybyś oglądał moje występy, ty pewnie nie oglądałeś, bo to nie do ciebie miało trafić, ale osoby, do których miało trafić, to, to dostały. Ja na miejscu sprzeciwiałam się tym wszystkim przekroczeniom, które tam, które tam były. Mówiłam o organizacjach pomocowych, mówiłam, mhm. że każda osoba może otrzymać pomoc. Wyraźnie stawiałam granice, mówiłam, czym jest zgoda, czym jest brak zgody. I czasami to było traktowane w ramach żartu, ale. Setki czy tysiące wiadomości, które dostawałam od osób, które karmione były dotychczas wyłącznie jakimś takim rodzajem toksycznego ścieku, były nie do przeceniania. I one wtedy mi pokazały, zresztą za każdym razem, kiedy wchodziłam w takie środowisko i wskazywałam na to, że może być inaczej, krytykowałam, sprzeciwiałam się, mhm. dostawałam właśnie tego typu wiadomości osób, które dotychczas nie wiedziały albo nie widziały. Czy jesteś takim być szpiegiem? Nie, 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 ja nie uważam w ogóle, że jakimś szpiegiem. Od samego początku mówiłam, no. że idę tam po to, żeby napisać książkę. Od samego początku mówiłam, że chcę pokazać, no Powód że tam sobie są... powiem ci, piękne znalazłaś. Inny w powód? No pewnie. Że do, do, żeby co? No, no, no powód, żeby pod pretekstem napisania książki poszłaś do organizacji freakwajtowych. No, Maliu, jesteś dziennikarzem. No tak. e, dlatego jest... te argumenty do mnie nie trafiają. Reporterz wcieleniowy jest podstawowym. no Tak samo jak literatura konceptualna. Chodzi mi Ale... o to, że bardzo ładnie po raz kolejny nazywasz czynność, która jest no mega słaba. Nie uważam, że to jest mega słaba czynność. Wystąpienie w, we Free fightach? Nie uważam, że to jest mega słaba czynność. We, ze wszystkich oczywiście ja przez wiele miesięcy musiałam e, zastanawiać się, czy podjąć tę decyzję, ale biorąc pod uwagę te wszystkie motywacje, i to wszystko, co udało mi się osiągnąć, i co jeszcze cały czas mi się udaje, uważam, że to była bardzo dobra decyzja. I e, uważam, że zrobiła dużo do, dobrego, i może zrobić jeszcze więcej dobrego. Ponieważ. E, no to tak do wszystkiego możemy sobie doklejać pewne. No, jeśli robisz dobre etykiety. rzeczy, to możesz tak doklejać. E, no to ja ja też mogę tam wystąpić i powiedzieć, że będę teraz nawracał ludzi i operował ładną polszczyzną, ale ja nie chcę no, bratać nie się wiem, no, z takim towarzystwem. Tak. Jeżeli tam są ludzie, którzy szerzą nienawiść, hejt i inne rzeczy, w ogóle to są ludzie, widziałaś jak te konferencje wyglądają? No byłam, tak, na Już nie mówię o tych, na których ty byłaś, ale teraz są te przecież te inne też te e, organizacje. I za każdym razem mnie krytykuje, wiesz co? No to e... po co tam jesteś? Dlatego, żeby coś zmienić, bo uważam, że takie, wiesz, bezproduktywne patrzenie na to, że ojej, dzieje się źle i załamywanie rąk, absolutnie nic nie zmienia. Że trzeba nagłaśniać, trzeba, jeśli możesz, to wejść tam do środka i to zmień albo zrób cokolwiek. Uważam, że trzeba lepiej zrobić cokolwiek, niż nie zrobić nic. I uważam, że fakt tego, że media. Duże media przez długi czas albo na to po prostu patrzyły sobie z boku i uważały, nie, nie będziemy się tym zajmować, bo to jest brudne, spowodowało, że to ma taką popularność i dotarcie do dzieci, ale także takie wartości, bo osoby, które są w Afrykach, to nie są wszystkie osoby jakoś złe, naznaczone. Tam jest większość prawdopodobnie tych, o których no. nie słyszałeś, dobrych osób, osób, ja, ja które nie, mówię, nie są... krzywdzą osób które nie są toksyczne. Dobrze, nie, czy starają się nie być toksyczne. oczywiście no, jak Wyjątek teraz... potwierdza regułę. Jest takie świetne nie, stare wyjątki powiedzenie. Wyjątki to są te osoby, które są agresywne, które są przemocowe. To są wyjątki we Free tak, Wiesz, co jest problemem? To, że one zgarniają no. największe zasięgi. A teraz dlaczego one zgarniają największe zasięgi? Nie dlatego, że Free tak sobie wymyśliły. Media społecznościowe od wielu lat działają na tym, że, żeby zbudować ruch, musisz wywołać, możesz, możesz też pracować przez wiele lat, ale to jest kwestia wielu lat, musisz wywołać kontrowersję, Że jeśli kogoś Skrzywdzisz, pojawi no. się całkiem sporo osób, które będą pod tym ci pisać, że super zrobiłeś, i inne osoby, które będą pisać, że to jest oburzające i straszne, i w ten sposób wywołasz sobie zasięg i spowodujesz, że będziesz popularną osobą. Najłatwiejsza Kawiak droga. działał na tej zasadzie. Niedawno szesnastolatka zrobiła alarm bombowy w całym mieście, dlatego, żeby zostać milionerką. I ona bezpośrednio no ja mówiła, ciebie. że się inspiruje. Danielem Magikalem, że się inspiruje. Więc to nie jest problem free fightów wyłącznie. To po jest co problem mediacyjny. Tak, zapraszają takie osoby. Co? A to trzeba ich zapytać. No myślę, właśnie, że nie, no to... nie skorzystały na tym najlepiej. E... Jak nie? Dzięki temu te, te organizacje w ogóle istnieją. Jeżeli oni te, by zaprosi... że te przemocowe osoby. No oczywiście. No tak, oczywiście, ale to widzisz, no to właśnie jest problem, dokładnie jest w tym, że to wywołuje największy ruch i to wywołuje największe ale zasięgi. Ale Maju, freak fight to jest coś dobrego czy złego? Jako zjawisko? Jako zjawisko. To jest coś złego, podobnie jak Twitter. Dobrze. Ty jako osoba jesteś znana? Generujesz zasięgi? Trochę... Nie nie udawaj, generujesz, Mnie nie udawaj, udawaj. generujesz. No, idąc to do free fightów, no, <laughs> idąc do free fightów, no dobrze, dobrze. To widzisz, jakoś zbyt szybko zareagowałem. Zatem, jeżeli ty generujesz zasięgi, a wiesz o tym, że free fight'y są czymś złym, idziesz do free fightów, więc te zasięgi mimowolnie są większe. Totalny nonsens. Tak, nie, nie, to nie jest nonsens. No, wchodząc, wchodząc we Freak Fighty, tak naprawdę ja zgarnęłam całkiem sporo, sporą pulę osób, które dzięki temu zaczęły się interesować tym Ale co te robię. osoby, które się Tobą interesują, wiedziały, o, y, moja osoba, którą lubię, Maja Staśko, występuje teraz we Freak Fight. No i ona sobie obejrzała, no i zobaczyła całą tą, tą gręgoladę, nie, nie, nie. jaka tam panuje. Nie, nie wydaje mi się, żeby ona oglądały, szczerze mówiąc. Znaczy, osoby, które ja wokół siebie zgromadziłam, one już znały te moje wartości. A nie były zażenowane Twoim podejściem? Y nie, często nie. nie, nie, dostawałam też bardzo dużo wsparcia i takiej takie wyrozumiałości. Oczywiście było dużo krytyki. Ja, ja się nie dziwię tej krytyce. Ja też przez wiele miesięcy zastanawiałam się, czy tam dołączyć, robiłam sobie wykresy całe, plusy, minusy, czy to zrobić, no. czy nie. Wiedziałam, że to, co największego stracę, to będzie wizerunek. Ale ja jednocześnie mam takie podejście, że wizerunek jest rodzajem produktu. Takiego, który jest robiony przez agencje PR-owe. Nie jestem jakąś wielką zwolenniczką wizerunku. Uważam, że działanie pod wizerunek sprawia, że nie jesteśmy w stanie skupić się na relacjach, na tym, co dobre, na zmienianiu świata, bo skupiamy się tylko na tym, żeby reklamodawcom było miło, żeby tam i, i, tak, i tak. No to na pewno im nie było miło, jak zobaczyły. Ja nie mam, ja nie mam, ja nie mam reklamodawców, ja nie robię reklam, nigdy nie robiłam reklam. To no nie dobrze, jest moje okay, działanie, ja to, nie, to nie jest mój spoko, sposób ale... działania. Wiesz, y, Wiedziałam, że stracę wizerunek? Tak się no stało. A co to zrobiłaś? Dlatego, że wizerunek nie jest dla mnie najważniejszy. Dla mnie znacznie ważniejsze jest realne działanie, realne zmiany. Wiedziałam, że dotrę do osób, które nie mają takiego przekazu. Że one może po raz pierwszy się dowiedzą o tym, że istnieje coś takiego, jak linia zaufania, że możesz tam zadzwonić, że kurczę, że zasługujesz na pomoc, że zasługujesz I na wsparcie. Ale naprawdę to zrobiłaś pod tym płaszczem y, tej dobrej intencji. Znaczy ja zrobiłam to dlatego, że Serio widziałam dlatego w tym dobre. To inter... Tak, gdybym, Serio? Nie widziała... no, gdybym nie widziała w tym dobrych intencji, to bym tego nie robiła. Jesteś ze mną szczera. Jestem z Tobą szczera. Nie wierzę. No, możesz porozmawiać z moim narzeczonym. Nie. nie, no, z, 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 nie, z, zupełnie... ze świętą trójcem nie, nie, nie będę rozmawiał. Powiem Ci tak, że ja, jak dostałam tę propozycję zupełnie no. serio, to początkowo byłam tak w ogóle o co chodzi. Nie mam mowy. Ale e, jednocześnie zaczęłam się nad tym zastanawiać. Coraz więcej o tym myślałam. Hmm. Widziałam też, jakie są realne potrzeby, ponieważ wspierałam już od no, 2017, to był już od kilku lat, e, wspierałam osoby po przemocy. Widziałam, że coraz więcej jest tych potrzeb. No to te osoby po przemocy e... muszą świetnie da sobie na to No na przykład mają mieszkania treningowe dzięki temu, więc myślę, że całkiem no, dobrze, sporo... Dobrze, no pod kątem finansowym jak najbardziej, ale no, czy ta, takimi sposobami trzeba to uzmysłować ludziom? No słuchaj, e, ja nie mam... Jeśli masz ponad 100 tysięcy, żeby wydać na takie cele, to, to możesz to zrobić. Ja, jako osoba która nie bierze reklam, która jednak, no, nie jestem osobą uprzywilejowaną ekonomicznie, nie mam takich możliwości, a jednocześnie codziennie te osoby wspieram i widzę, jakie są ich realne problemy i ich realne potrzeby. Mieszkania treningowe są tymi realnymi potrzebami. I to nie jest coś, co państwo im załatwi. Na pewno nie w ciągu kilku, wiesz, miesięcy czy dni. To fajnie, to a, fajnie. A to się, wiesz, ja też kiedy e, zaczynałam e, tam wchodzić, to, to moim hasłem było coś takiego – Skoro państwo nie daje wam, kurczę, mieszkań socjalnych i podstawowej ochrony przeciwko przemocy, to ja ją wam wy, wywalczę. No, właśnie, to, wywalczę. Tak, i zrobię to y, tracąc wizerunek, tracąc strasznie dużo y, sił psychicznych, bo zeszły nie Ma no, no to w takim zeszła... razie jesteś jakimś takim y, 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 chodzącym wolontariatem. Chcesz nie, zbawić nie, 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 świat? Ja, y, chcę zbawić świat. Nie uda ci się, wiesz o tym. Część mi się już udało. No I świetnie. Ja też jestem osobą, która nie, to... bardzo lubi wstępy. Ale nie jest też inne... tak, że ja z tego nic nie mam. Treningi były super. Występy też bardzo mi się podobały. Te wywiad... Wszystko to było, dużo uwagi było wtedy na mnie, to też jest miłe. To... Ja ale nie chcę robić uwagi? z siebie Maju, wiesz, Męczennicy. Uwagi? Lepiej niż poszła męczenniką. do polskiej agencji prasowej i opowiedziała o swojej książce, a nie wystąpiła Teraz w oktagonie z jakimiś. To też Kurde... zrobię, spokojnie, to też zrobię. No to czemu Moja tego nie robić? Przez... Ponieważ książkę mogłam napisać dzięki temu, że tam poszłam, że wiem, jak to wygląda. Ostatnio ośrodek, monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych opowiadał właśnie o freakfajtach w sposób, który był po prostu oparty na stereotypach. Mówili, że tam wszystko jest inscenizowane, że tam no, powielali różne stereotypy mhm. na ten temat. Ja już wiem, że tak nie jest. Wiem, że oni nie mówią prawdy. I wiem, jakie są źródła problemu, które wiążą się z freakfightami, z patostreamami. Wiem, że nie wszyscy, którzy tam są, są źli. I no. mam znacznie więcej, szczerze mówiąc, sympatii dla ludzi, którzy tam są. Którzy często są osobami też... Nie przede Aha. wszystkim, ale często są osobami wykorzystywanymi. Kompletnie, no nie jestem w stanie tego zrozumieć, ale może jeszcze bardziej to nie zrozumiem. Przyjmiesz kolejną propozycję? Walki? Tak. Mm, musiałabym mieć jakiś powód, no wtedy miałam bardzo. No, je, no ważne druga powód. książka. Pod po co No jak napiszesz później znajdziesz. Ale po co Ja Poznałeś zasady, ale poznasz innej organizacji, przecież jest różnie. Chyba tą twoją w ogóle to zamknęli, nie? Tak. No to zobacz, jeszcze masz przecież tą Fame MMA. Super jest. Wiesz co, musiałabym naprawdę znaleźć sobie powód. No mówicie, że kiedy ja dostałam to... No właśnie, mówisz, znaleźć sobie powód. Tak, że no tak, no, zazwyczaj jak podejmujemy decyzję, to musimy mm -hmm. mieć powód, żeby ją podjąć, nie? No no jaki bo to będzie jeśli powód? No, żaden, bo ja nie, nie, nie rozważam tego. <laughs> to jest coś, co ty mi teraz wrzuciłeś. Ja ci po prostu odpowiadam, jak wygląda mój proces decyzyjny. A decyzji, Powód finansowy. Nie? Jeśli miałabym problemy finansowe, albo na przykład zakładałabym rodzinę i nie, nie miałabym mm -hmm. innych możliwości yy, zarobku, to na pewno bym to rozważyła. Pewnie jak. Każda osoba. Rozumiem to, że nie chcesz się z nimi zadawać, no. i uważam, że bardzo duża część mediów, właśnie na, z, ta, z, takiego, mm, z takiej motywacji, nie zajmowała się tym latami, i uważam, że jest to olbrzymi błąd. Ponieważ skazało to dzieci i młodzież, które to niestety oglądają, bo to nie jest ograniczone no. od 18, plus, na to, żeby oglądały tego typu treści. I gdyby ta reakcja była wcześniej, i gdyby ci wszyscy dorośli ludzie z jakimś takim obrzydzeniem nie, nie mówili, że ja w ogóle nie będę się tym zajmować, bo to jest brudne. Ale to jest naturalne. Jeżeli... To nie jest naturalne, bo jakby się zareagowali, to wówczas to by nie docierało do dzieci. Ludzie dorośli są, są odpowiedzialni rodzica. za to. Rodzi gdzie są rodzice? No, wszędzie są rodzice. Ale nie ma rodzice nie mają pełnej. Mi o to, gdzie są rodzice, w tych dzieci. <laughs> jak się rozejrzysz, są gdzieś tam Rodzice, e rodzice nie mają pełnej, Pe pełnej kontroli nad tym, co robią no. dzieci w internecie. Bo wystarczy, że dziecko pójdzie do szkoły. I ja też robiłam wywiadę do tej książki. E dzieci w szkole przychodzą i. A widziałeś, jak ostatnia się gocha zesrała. To to Słucham? Tak wyglądały jeszcze kilka lat temu, kiedy na YouTubie e byli. Nie, nie, bardzo osoba, nie wiem o co ci chodzi. To jest no, jakiś slogan? Nie, że Goha to jest bohaterka magikalów, która. Yy... Magikalowie to coś Aha, magikal. Okej. Okay. A Goha to co to jest? Goha to jest jedna z bohaterek tam, tam tej przestrzeni. Mhm. I wiesz, no. Oni po prostu byli i są na bieżąco z tym, co się dzieje w tej przestrzeni. Rodzice mogą mhm. naprawdę pełną kontrolę w, wprowadzać. Oczywiście powinni być świadomi. Przede wszystkim powinni rozmawiać z dziećmi. Nie zakazywać, nie cenzurować, bo to i tak nie będzie działać, bo dzieci i tak sobie w szkole będą pokazywać na komórce. No pewnie po prostu rozmawiać o tym, jakie są niebezpieczeństwa, zagrożenia w internecie, co na nie może czekać, żeby też dzieci ufały rodzicom i mogły opowiedzieć: Słuchaj, mamo, jak to oglądam, to to sprawia, że się czuję niekomfortowo, jest mi źle, jakoś niefajnie. No, ta osoba wymiotuje, no ja to tak, oglądam, tak, 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 wszyscy Maju. to oglądamy. Wiesz, to, to, so, to, to są takie podstawy, którymi powinniśmy się zajmować, a nie jakieś takie z obrzydzeniem stwierdzenie, ja się nie będę tym zajmował, bo jestem ponad to. No jesteś ponad to, a twoje dziecko będzie Ale cierpieć przez teraz to. do No do mediów w ogóle. Nie jesteś... Yy, przy czym ty też nie masz aż, aż myślę, takiej, yy, ta, takiej władzy w tym względzie. Na przykład portale duże... Czy telewizję? No nie wyobrażam sobie, aby załóżmy ONET, WP, PAP czy ktokolwiek inny pochwalał zjawiska nie takie Nie pochwalali, jak... ale sa, sa, nie zajmowanie nie się, zajmowali tym, nie zajmowali się Dobrze, no to tutaj nie... jasne. Okay. To, je, to jest problem. Bo... Dobrze, że mamy ciebie. Nikt nie pochwala. Dziękuję. Nie mówię, że jestem bohaterką, która zmienia to absolutnie wszystko. No to bo na szczęście. przykład już... Chociaż... Ty nie powiem, że nie myślę. No. Ja wiem, Maju, że masz wysokie mniemanie nie, nie, nie o nie ale... Żartuję, żartuję. Nie, to są żarty, bo potem będzie mi wypominane, że jakieś tam... Oczywiście, że będzie cokolwiek powiem, to będzie, słuchaj, to cokolwiek powiem, to będzie. Nie, i tak uważam, że dobrze wyszłaś na tym podcaście, naprawdę. Się nie się Spodziewałem się, że chociaż kurczę ten wątek z tymi free fightami, no naprawdę. Ale no, mówię ci, ja rozumiem, że do części osób to może nie, nie trafiać, ja sama... D jak do części osób? O, o, dobra, na sam koniec mam super pytanie. Co na to twój tata i mama? Bardzo mnie wspierali. Niemożliwe. Bardzo... Daj mi numer do ojca, dzwonię teraz i pytam. Bardzo niemożliwe. Mnie tata, tata w ogóle. Ta, tata jest powiedział, ze że mnie, super. Tak, tata jest ze mnie niesamowicie dumny. I moja mama też Może że dlatego, to, że wygrałaś? Nie, dlatego, że widzieli, co ja tam zrobiłam i co przeżywałam. Dlatego oni są ze mnie dumni. Znaczy, że wygrałam, to oczywiście tak. Ale nie, mój Mamo, tata. mamy nowego iPhone'a. Mój tata. iPhone'a? Nie mam iPhone'a. Mój tata A. był ze mnie niesamowicie dumny pod kątem sportowym, przede wszystkim. To było dla niego najważniejsze. Jezus, I znowu sobie dopisujesz. Ja wiem, że pod kątem sportowym mówię pod kątem. Ciebie, osoby, nie patrz po tym, po tym sportowym. No ale ja tam sportowo też całkiem... No, tam... Miałam dwa, trzy razy dziennie treningi, to, to był w ogóle świetny czas. Naprawdę, te, też sportowo to był ważny czas. No to ja do wszystkiego potrafię sobie, wiesz, dokleić. Ale co dokleisz? Dobra, no eczekiety. ja ci mówię o codzienności, a ty mówisz o doklejaniu. No ja dokleję, no, jak chcesz. No nie, no ale <laughs> ja. Bo we free fightach, jasne, że możesz powiedzieć, super się odżywiałam. No bo potrzebowałam diety do tego, żeby dobrze wystąpić. Super też, trenowałam. Też, no. Świetnie, bo wtedy potrzebuję dobrej sylwetki. No, ja a zatem nie, z czego trzy mój życia? tata jest dumny? No mówię że mój tata przede wszystkim z, z tego aspektu sportowego, bo mój tata sam jest sportowcem i ja też byłam sportowczynią jako dziecko. Mój tata pod tym kątem. A Mama na przykład bardziej jest dumna z tego, co ja tam mówiłam. A pod kątem Jak tego, się że się zadawałaś tym, co zrobiłam. I w, w ogóle Ale, wystąpiłaś no, co się. Takim. czy ty masz na Twitterze konto? Nie. A nie masz na Twitterze konto, bo nie, nie chcesz mam. się zadawać z ludźmi nie. z Chodzi nie. mi głównie o to, że yy, puentując, no kompletnie jest to dla mnie niezrozumiałe w y, ogólnej analizie twojej postaci. Ale to jest oczywiście moje zdanie. Nasi widzowie i słuchacze mają inne, ty również masz inne. I uważam, że pomimo wszystko. Świetne jest to, że każdy z nas ma różne zdanie. Jak będziemy, kończyć? Jesteśmy różni i to jest piękne. To jest piękne, aczkolwiek pewne działania powinny zostać zniesione. I mam nadzieję, że to się uda dzięki także ustawiał Pato Strema, który. A to by było świetne, mi... wiesz? Jakbyś to tak patrzył. Weszła tam, napisała książkę i naraz trach, ustawa, zakaz frekwajtów. Ustawa została Maja już zniesiona. Nie, minister nie, nie, w Polsce. Ministra! Ustawa została już złożona w bodajże lutym przez y, suwerenną Polskę, czyli przez Prawicę, ale niedawno rozmawiałam z ministrą równości Katarzyną Kotulą, która y, zadeklarowała, że jednym z ich priorytetów, tutaj będzie ministerstwo cyfryzacji, która też jest y, pod lewicą, czyli Krzysztof Gawkowski jest ministrem cyfryzacji, y, że to będzie jeden z, -premier. z priorytetów. Wicepremier, także ja ostatnio byłam też na spotkaniu, w właśnie takich konsultacjach społecznych w Ministerstwie Cyfryzacji. W tej kwestii niestety nie udało mi się dojść do głosu. Może musisz więcej wywalczyć. Nie, to było niesamowite, bo to było nie. tak, że tam było z 200 osób. No, i to zdążyło powiedzieć do litery M. Każdy mówił po kolei. I to było, to było o tyle niesamowite, że tam byli wszyscy absolutnie wszyscy. Począwszy od organizacji pomocowych, ważne, ważne miejsca, organizacja na rzecz dobrostanu psychicznego, w mediach społecznościowych i tak dalej, ale obok były wielkie biznesy. I to wyglądało trochę tak, że przychodzą te organizacje i mówią. Nie możemy skazywać dzieci na to, żeby y, była ta przemoc, żeby tam y, media społecznościowe dowartościowywały szczucie, żeby sprawiały, że to jest najbardziej zasięgowe, a zaraz wchodzi biznes. Nie możemy być ograniczeni w naszej działalności. I to tak wzajemnie się wykluczało, więc doszło do litery M, no niestety. Mogli zacząć od imienia. Bo... Mogłabym też nie zdążyć, bo to na, jakoś tam na M... No jak, MA, bardzo No blisko. tak, ale J potem jest. Tam, tam mówię ci, tam litera A to było A! pierwsze to chyba 50 wiesz. minut, naprawdę to po prostu szło. Jasne. Więc będziemy, będziemy po prostu będziemy i zmieniać. Będziemy, będziemy walczyli, tak, będziemy walczyli, moi drodzy, czy takimi, czy innymi sposobami. Maju, dziękuję ci bardzo serdecznie. Miło było, fajnie było. Dawzajem, dziękuję bardzo. No i bardzo się cieszę. Podobało Ci się? Podobało mi się. No to świetnie. Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszy podcast. Oczywiście spotkamy się w środę lub w sobotę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję za uwagę. Słyszymy się w każdą środę i niedzielę o 18.00. I pamiętajcie, że wszystkie rozmowy dostępne są na YouTube i Spotify.